Strefa ekonomiczna to jedna z tych spraw, co do których zawsze mam taką lekką zagwozdkę, no bo niby fajnie, że prowadzimy sobie takie swoje mini raje podatkowe na miarę naszych możliwości oczywiście, ale z drugiej strony jest to oczywiście niesprawiedliwe, że tylko niektórzy wybrańcy mogą korzystać z takich dobrodziejstw, a przedsiębiorcy spoza strefy muszą z nimi konkurować jak równy z równym, mając dużo gorszą sytuację. Tutaj poseł towarzysz Zandberg spoglądał na mnie wymownie, przemawiając, że to jakoby ja rozumiem, jestem jednym z tych, którym nie przeszkadza rozdawnictwo w stosunku do biznesu. Otóż nie, panie pośle, zupełnie się pan myli. Po pierwsze, jeśli są przypadki rozdawnictwa, autentycznego rozdawnictwa dla biznesu, to bym się z nim sprzeciwiał tak samo jak każdym innym formom, bo uważam, że nikt nie ma prawa do cudzych pieniędzy, ani przedsiębiorca, ani robotnik, ani bezrobotny, ani nikt po prostu. Każdy ma prawo tylko do swoich pieniędzy, które wypracował. Ale tutaj akurat ulga podatkowa jest czymś innym niż rozdawnictwo. Ulga podatkowa to prawo zatrzymania owoców swojej pracy, a rozdawnictwo socjal, o którym tu pan wspominał, to jest sytuacja, w której ktoś dostaje pieniądze niezależnie od tego, czy jakąś pracę wykonał, albo właśnie dlatego, że żadnej nie wykonał, na koszt innych, którzy muszą wypracować to świadczenie dla niego. Wracając do stref ekonomicznych, jeśli to miał być taki eksperyment, to sami państwo widzicie, że wyniki są zgodne z oczekiwaniami wolnorynkowych ekonomistów. Dużo inwestycji tam się pojawia, no, dużo nowych miejsc pracy, ożywienie w regionie. No więc jaki wniosek z tego eksperymentowania? Jeśli strefy ekonomiczne są dobre, to zróbmy po prostu z Polski jedną wielką specjalną strefę ekonomiczną i w tym Konfederacja chętnie pomoże. No właśnie nie, no właśnie nie, no właśnie nie. Jeśli nie są dobre, no to po co je robić to tu, to tam, w jakichś różnych miejscach. Ale wiadomo, no wygasają, ale no to efekt, no to efekt jest odwrotny. No ja bym postulował, żeby te dobre praktyki przenieść na cały kraj, aby żeby je zlikwidować, prawda? Ale wiadomo, że to jest tylko tam sprawozdanie, a nie ustawa, która coś by tutaj zmieniała. A w sprawozdaniu tam nic specjalnie zadziwiającego nie ma, chociaż tu i ówdzie autorzy nas rozweselają kreatywną księgowością, jak na przykład na stronie 19, gdzie cieszymy się najpierw z tego 15-procentowego wzrostu liczby miejsc pracy w strefie legnickiej, żeby już w następnym zdaniu przyznać, że tak naprawdę to są stare miejsca pracy zaksięgowane jako nowe wskutek przywrócenia jednego tam zezwolenia. No ale tak niewiele w naszym nieszczęśliwym kraju jest powodów do radości, że musimy sobie stwarzać i takie. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu.